Cześć! Mamy 21 marca, czyli pierwszy dzień wiosny i właśnie dziś przedstawię Ci moją propozycję zapachów zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, które idealnie podkreślą wiosnę i mam nadzieję, że Ci się spodobają. Będzie kilka kategorii i w każdej kategorii przedstawię Ci jeden zapach. Będzie kategoria cytrusowy, chłodny i tutaj będzie zapach dla kobiet i dla mężczyzn, czyli zapach unisex. Będzie kategoria kwiatowy, będzie kategoria pudrowy oraz słodki, bardzo kobiecy, idealny na wiosnę, ale również lato. I będzie kategoria kwiatowo-pudrowy. Zaczynamy. Pierwszy zapach, który chciałabym Ci zaproponować, jest to Angel Nova. Zapach, który już może Ci podpowiadać, co tutaj takiego mamy. Różowe opakowanie, różowa buteleczka, intensywna, sugeruje jakiś fajny, słodki aromat i od razu Ci powiem, że będziesz mieć tutaj skojarzenie z maliną. Ten zapach zaliczany jest do kategorii kwiatowo-owocowe, bo mamy tutaj taką mieszankę, ale zapachów marki Thierry Mugler, Angel, chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, a zwłaszcza tego bestsellerowego, tradycyjnego, popularnego, niebieskiego zapachu, który jedni kochają, a inni nienawidzą. Natomiast tutaj mamy, powiedziałabym, taką troszeczkę wariację na temat właśnie tej starszej wersji, ale w zupełnie innych nutach, które myślę, że bardziej przypadną kobietom, lubiącym właśnie takie aromaty słodkie, nieco dziewczęce. Nuta głowy w tym zapachu to właśnie malina i myślę, że stąd też wariacja na temat takiej ciemniejszej, pięknej buteleczki, ale też tę malinę można delikatnie wyczuć w tym zapachu. Tutaj znajdziemy również róże, ale i drzewo, więc nie jest to taki do końca owocowy zapach i też słodki, bo kiedy się z nim spryskacie, kiedy go nałożycie na Waszą skórę, zobaczycie, że ten zapach stopniowo się ulatnia i jest, że on się stopniowo zmienia. Jest troszkę nawiązania właśnie do tych owoców, do tej maliny, do tej słodkości. Róży, powiedziałabym, ja tutaj wcale praktycznie nie wyczuwam. Natomiast ten taki delikatny, drzewny aromat, który może Wam się kojarzyć z tą pierwszą wersją, jest oczywiście wyczuwalny. Ale nie myśl sobie, że to jest bardzo mocne nawiązanie do tego pierwszego zapachu. Ten pierwszy zapach jest zapachem intensywnym, zapachem mocnym, takim, po którym może rozboleć głowa, zapachem, który ciągnie ze sobą tak zwany ogon. Tutaj jest nieco inaczej. Ten zapach rzeczywiście jest intensywny, ale nie jest tak mocny i na pewno nie rozboli Cię po nim głowa. Nie zostawia też po sobie ogonu, natomiast jest niesamowicie trwały i wystarczy, że spryskasz się nim na przykład rano, będziesz czuć go cały dzień, już nie mówiąc o tym, że Twoje ubrania będą cały czas nim pachnieć. Więc to nie jest taki zapach typowy, który może Ci się kojarzyć właśnie z Angel tym tradycyjnym, nie. Natomiast jest niesamowicie piękny. To jest taki zapach, który już po samej buteleczce będzie Ci dodawać energii. Ja osobiście zakochałam się w tym zapachu. Wiem, że jest też dostępna lżejsza wersja w nieco jaśniejszej buteleczce, ale moim zdaniem ta jest przepiękna. I nawet już dopytywałam kilka osób, kiedy spryskałam się tym zapachem, czy im się on podoba i wszyscy mówili, że tak. Uwierz mi, nikt nie kojarzył go z tradycyjnym Angel, natomiast zapach sam w sobie trwały, przepiękny, dodający energii, super połączenie maliny, róży, drzewa, dostępny w sprzedaży na przykład na Notino albo też w perfumerii Douglas. Moja kolejna propozycja dla Ciebie jest to zapach marki Hugo Boss Alive i jest to jedna z nowości, która pojawiła się w ofercie marki. Mamy ją dostępną w dwóch wersjach, czyli właśnie tę taką jaśniejszą, powiedziałabym lżejszą, drzewno-owocową i mamy też wersję Alive Intense, bardziej słodką, cukrową, powiedziałabym nieco przypominającą mi właśnie tę kompozycję od Angel Nova. Ja dzisiaj proponuję Ci właśnie tę pierwszą wersję, tę wersję Alive, delikatniejszą, owocowo-drzewną, w której znajdziemy między innymi jabłko, śliwkę czy jaśmin.
Jest to moim zdaniem idealna wersja na dzień i właśnie na początek wiosny. Ja mam wrażenie, że ona jest taka kwiatowo-pudrowa, bardzo przyjemna, długo utrzymuje się na skórze, nie pozostawia za sobą właśnie tego ciągnącego się ogona i nie jest też takim zapachem, od którego rozboli cię głowa. To jest naprawdę bardzo przyjemny kobiecy aromat, który pokochają właśnie miłośniczki takich nieoczywistych połączeń, lekko kwiatowo-drzewnych, no może też troszeczkę owocowych. Coś dla osób, które stawiają na kompozycje zapachowe pomiędzy właśnie tymi kwiatami, owocami, ale też takimi aromatami nieco cięższymi. Stąd też moje skojarzenie na temat właśnie takiej pudrowości tego zapachu. Piękny, długo się utrzymuje, bardzo ładnie pracuje na skórze, bardzo się ładnie ulatnia. Natomiast tak jak mówię, jeśli lubisz mocniejsze, bardziej słodkie i bardziej intensywne zapachy, to koniecznie sprawdź tę ciemniejszą wersję, wersję Intense. Też naprawdę jest bardzo taka kobieca, powiedziałabym nawet odrobinę taka seksowniejsza i chyba bardziej na wieczór. Ta zdecydowanie na dzień spokojnie sprawdzi się na każdą okazję. Musisz ją przetestować i musisz ją sprawdzić. Oczywiście ten zapach jest dostępny w perfumerii Douglas. Nie wiem, czy jest już dostępny na Notino, ale warto sobie sprawdzić. Ja bardzo polubiłam. Piękna buteleczka ze złotym wykończeniem, z ładnym korkiem. Ciekawa propozycja, przynajmniej moja dla Ciebie na najbliższy czas. Lecimy dalej i teraz będzie propozycja taka bardziej kwiatowo-pudrowa, już bardziej w tę kompozycję, ponieważ moja propozycja dla Ciebie jest to zapach marki Eisenberg, zapach, a dokładnie woda perfumowana Happy w bardzo prostej oprawie, ale rzeczywiście te kolory, które mamy tutaj na naklejce dają nam taką, powiedziałabym, energię. Dlaczego mówię, że jest to zapach, który daje energię? No właśnie przez swój aromat, który moim zdaniem jest bardziej pudrowy niż kwiatowy czy owocowy. Tutaj znajdziemy jaśmin, znajdziemy drzewo sandałowe oraz wiele innych fajnych kompozycji zapachowych, chyba frezja nawet tutaj się znajduje, które dają takie nieco pudrowe, ale może tak, nieco orzeźwiające, ale bardziej pudrowe wykończenie. Coś dla kobiet, które lubią właśnie takie mydlane sensacje, bardzo przyjemny zapach, który super sprawdzi się w okresie wiosenno-letnim. Naprawdę, on będzie z jednej strony troszeczkę nas ociepla, może dlatego, że mamy tutaj to drzewo sandałowe, ale z drugiej strony będzie też nas odświeżał, no bo te zapachy pudrowe mają to do siebie, że czujemy tak jakby trochę ten maślany aromat. Coś niesamowitego, intensywna, przyjemna mieszanka, bardzo fajna na dzień, ale też powiedziałabym, że mimo tego, iż jest to jasny zapach, co sugeruje, że jest to woda perfumowana do stosowania na dzień, można spokojnie sięgnąć po nią wieczorem. W tym całym portfolio marki Eisenberg dostępne są jeszcze inne zapachy. Ja przedstawię Ci właśnie drugi, którego jeszcze nie znasz tutaj z mojego kanału, ale jest kompozycją, moim zdaniem, bardziej kwiatową i bardziej romantyczną. No i właśnie, mowa o wodzie perfumowanej Beautiful. Ja posiadam ją w takiej małej wersji, małej buteleczce. I co tutaj takiego ciekawego znajdziemy? Bergamotka, irys, różowy pieprz, drzewo cedrowe, drzewo sandałowe. Naprawdę mamy tutaj bardzo ciekawą mieszankę. I z jednej strony też by się nam wydawało, że mamy tutaj takie połączenie pudrowe, ale moim zdaniem jest ono słodsze, bardziej różowe i bardziej kwiatowe. To zdecydowanie jest wersja dla kobiet, które lubią takie romantyczne zapachy i lubią się nimi otaczać w ciągu dnia. To będzie zapach idealny właśnie na wiosnę, ale też bardzo dobrze sprawdzi się latem. Piękne połączenie, trwałość podobna jak w przypadku wersji Happy, chociaż ja osobiście wolę wersję Happy. Natomiast, tak jak mówię, to jest takie
takie romantyczne połączenie, takie bardziej kwiatowe, bardziej świeże, bardziej różowe. A na pewno spodoba się właśnie tym kobietom, które nie lubią ciężkich zapachów. A przy okazji też muszę dodać, że ta wersja Happy oraz wersja Beautiful jest jeszcze jedna wersja, która też bardzo fajnie sprawdzi się w przypadku panów, ale te dwie wersje są moim zdaniem bardziej nakierunkowane na kobiety i są one takimi zapachami trwałymi, pięknymi, ale nie pozostawiają za sobą ogona, nie będzie Cię bolała głowa przy ich stosowaniu, natomiast super będą podkreślały Twoje samopoczucie. Bardzo fajnie będą się sprawdzały w codziennym użyciu, ale również wieczorem. No i oczywiście są to zapachy dostępne w perfumerii Sephora. I na zakończenie mam dzisiaj dla Ciebie zapach nietypowy i zapach, który jest unisex, czyli sprawdzi się u mężczyzn, jak i u kobiet. Jest to propozycja od marki Sisley, wersja Hubert. Wybaczcie mi, nie będę czytać po francusku. Najnowsza kolekcja, kolekcja, w której znajdziecie, o ile dobrze pamiętam, 7 zapachów. Ja posiadam tę wersję, natomiast dzisiaj chciałabym Wam polecić jeszcze dwie z całej tej kolekcji, a mianowicie Almę oraz Ikar. Zacznę może od Almy, ponieważ uważam, że jest to zapach idealny na lato i będę Wam jeszcze o nim opowiadać. Bardzo świeży, dodający takiej świeżej energii. Ikar z kolei jest wersją, którą pokochają również panowie ze względu na nuty takie nieco cięższe i bardziej męskie. Wspaniały zapach, który sprawdzi się wieczorem. Natomiast ta wersja jest tak nieoczywista i tak skomponowana, że aż zadziwiająca. Co mam tutaj na myśli? To jest zapach, powiedziałabym, z kategorii świeżych i takich zapachów lekko cytrusowych, ale też chłodzących. Tutaj w kompozycji znajdziemy pelargonię, znajdziemy również mech, ale taką główną bazą też tej kompozycji jest mięta. Stąd też właśnie może takie odświeżenie i to wrażenie chłodu. Wspaniała kompozycja, która niesamowicie pracuje na skórze i muszę Wam powiedzieć, że na początku jak powąchałam ten zapach, powiedziałam nie, w ogóle absolutnie nie, to nie jest zapach dla mnie. Co najbardziej mnie zaskoczyło, jak mój Massimo powąchał ten zapach, powiedział wow, genialny, w ogóle zobaczcie jakie rozbieżności. Natomiast kiedy ja powiedziałam dobra, zrobimy tak, dam mu szansę i zobaczymy jak będzie pracował na mojej skórze, to słuchajcie, zakochałam się. I teraz wiem, dlaczego tak wiele osób mówi na początku nie, 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 a potem jak zaczyna nosić ten zapach, mówi tak, no naprawdę tutaj mamy wow. To pierwsze zetknięcie z tym zapachem to jest właśnie taki chłód, który wyczuwacie najprawdopodobniej ten mech i ta mięta, być może trochę ta pelargonia. Natomiast później ten zapach przeobraża się w taki cytrusowy, bardziej ciepły aromat. Nie wiem, jak będzie u każdego i czy u każdego będzie on taki sam. Mam wrażenie, a przynajmniej wydaje mi się, że ten zapach u każdego będzie nieco inaczej pracował. I to jest zapach, do którego trzeba dorosnąć i do którego się trzeba przyzwyczaić. Ale wszystkie zapachy z tej serii są naprawdę bardzo trwałe, mimo tego, że jest to woda toaletowa. Wśród zapachów marki Sisley, moim zdaniem najtrwalsze zapachy są z serii Isia. A tutaj zaskoczenie. Woda toaletowa, która naprawdę jest takim zapachem intensywnym. Wystarczy odrobina i czujecie go przez cały dzień. Zanim zdecydujesz się na wybór któregoś z zapachów marki Sisley, koniecznie musisz je powąchać. Nie kupuj w ciemno, bo może się okazać, że nie trafisz z pierwszą taką nutą zapachową, którą wyczujesz od razu po, powiedzmy, spryskaniu sobie skóry. Bardzo to jest istotne, bo to są zapachy, które pracują. Zapachy, które się zmieniają i zapachy, które ewoluują. No i oczywiście co? Mamy piękną, klasyczną, prostą butelkę z niesamowicie pięknym korkiem. I to są również wody toaletowe dostępne w dwóch pojemnościach. Ja mam akurat tutaj pojemność 100 ml. Mamy również mniejszą i dostępne są one w perfumerii Douglas w sprzedaży. Polecam zapoznać się właśnie z tą najnowszą wersją, najnowszą kolekcją zapachów marki Sisley, która idealnie komponuje się właśnie na wiosnę i na lato i myślę, że spokojnie coś tam dla siebie znajdziesz. A jeśli lubisz takie nieoczywiste zapachy, to koniecznie przetestuj Hubert.
Myślę, że na dzisiaj będzie to tyle. Przedstawiłam kilka takich moich propozycji do wprowadzenia na wiosenny okres z różnych kategorii i mam nadzieję, że coś dla siebie znajdziesz ciekawego albo coś Cię zainteresowało, zainspirowało. To są naprawdę bardzo ciekawe zapachy i warto się im bliżej przyjrzeć, ponieważ nie są też tak mocno promowane w różnych mediach społecznościowych, ale też są w całkiem dobrych cenach. Daj koniecznie znać w komentarzu, jaka wiosenna propozycja zapachowa pojawiła się u Ciebie, albo może planujesz jakiś zapach kupić, może coś Ci się z nowości spodobało, albo chcesz, żebym ja przetestował jakiś zapach, sprawdziła i się o nim wypowiedziała. Czekam oczywiście na Twój komentarz. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie.